Dzień dobry, to nasz czwarty tydzień wspólnego oglądania Gry o Tron i ostatniego, finałowego, 8 sezonu. I oczywiście znowu jest aferka, bo jakże by miało obyć się bez aferki. Tym razem, podczas gdy w zeszłym tygodniu, czy na samym początku wydawało się, że parę odcinków wyciekło, tym razem na pewno czwarty odcinek wyciekł do sieci wcześniej niż powinien być, dlatego już od wczorajszego wieczora zaczęło krążyć po internecie mnóstwo spoilerów i screenów z tego najnowszego odcinka. Komu się udało ich uniknąć, miał szczęście. Mnie się udało, bo specjalnie nie szukałam informacji na ten temat. Przy okazji pojawiają się również plotki, że wyciekły informacje o następnych dwóch ostatnich odcinkach. Nie wiadomo, czy wyciekły w całości. Wydaje mi się, że nie, ale te same osoby, które w latach poprzednich spoilerowały, to znaczy podawały informacje o fabule, które później się sprawdziły, znowu to robią. Dlatego dla tym, którzy chcą uniknąć wszelkiego spoilerowania, radzę być bardzo ostrożnym w internecie, ponieważ internet jest ciemny i pełen spoilerów. Ale to nie jedyne aferki, ponieważ aferki, jak to zwykle w przypadku Gota bywa, są również związane z samą fabułą, a ta w tym tygodniu wzbudziła w widzach ogrom bardzo gorących emocji, co absolutnie mnie nie dziwi. Niektórzy posilili się nawet na stwierdzenie, że ten odcinek łączy w sobie to, co w Grze o Tron najlepsze i najgorsze, i według mnie nie odbiegają aż tak bardzo od prawdy. Ostatecznie odcinek ma mnóstwo minusów i logicznych niedoskonałości, których bardzo łatwo byłoby uniknąć. Jednocześnie cała fabuła jest dosyć chaotyczna, ale wciąż da się z niego wyciągnąć takie perełki, które myślę zostaną zapamiętane i są w tym odcinku naprawdę dobre. Dla mnie najlepszym elementem tego odcinka jest jego, powiedzmy, pierwsza połowa, kiedy jeszcze bohaterowie za bardzo nie ruszają się z miejsca i mamy powtórkę tego, co było w odcinku drugim, to znaczy mamy powtórkę skupiania się na emocjach bohaterów, na relacjach, które ich łączą i w wielu przypadkach rozwijania dalszego tych relacji. Ale oczywiście jest to zabieg powtórzony, to już jest coś, co mieliśmy przed bitwą. Powtarzanie tego po bitwie może być rzeczą dyskusyjną, ponieważ na pewno mnóstwo widzów oczekiwałoby, że fabuła jednak będzie parła dalej do przodu. Tymczasem, jak pokazuje dalsza część tego odcinka, parcie fabuły do przodu za wszelką cenę nie zawsze wychodzi serialowi na dobre. Na samym początku czwartego epizodu The Last of the Starks mamy ostateczne pożegnanie z bohaterami, którzy polegli w naszym poprzednim epizodzie w czasie bitwy. Danka żegna się ze swoim ukochanym doradcą Jorahem i szepce mu coś na pożegnanie, całując jego martwe, zimne ciało. To jest tak mimiczny moment, że jestem przekonana, że wkrótce internet zostanie zasypany jakimiś teoriami co do tego, co ona mogła mu tam w tamtym momencie powiedzieć. Oczywiście ja mam swoją. Uwalniam cię z Friendzona. Po tej takiej wyciszającej i przejmującej scenie, której towarzyszy bardzo fajna nowa wersja utworu, który został nam przedstawiony w finale poprzedniego odcinka, utworu pod tytułem Nocny Król, przenosimy się do bardziej lekkich tematów, kiedy wszyscy świętują i wszyscy spotykają się w salach Winterfell, aby wznosić kielichy do góry i bawić się w czasie uczty. I od razu powiem, to jest moja ulubiona sekwencja w ogóle w całym tym odcinku. Ja wiem, że jestem łatwa, ja wiem, że bardzo łatwo daje się złapać na takie proste, emocjonalne rzeczy, ale właśnie tak to u mnie funkcjonuje i wydaje mi się, że to jest jedna z lepszych rzeczy w ogóle w Grze o Tron, poświęcanie czasu na takie, wydawałoby się, błahe, lekkie sceny, które wciąż jednak bardzo rozwijają relacje pomiędzy naszymi bohaterami. I tu jest mnóstwo takich perełek, od których ja zanosiłam się śmiechem, oglądając ten odcinek, a to było trudne, bo było bardzo wcześnie rano i jeszcze nie chciałam nikogo obudzić. Mamy Tormunda, który dostaje kosza od Brienne i potem jak on płacze nad tym swoim kielichem. Mamy jakieś po prostu studenckie wręcz wyścigi na to, kto więcej wypije z Gwinta, kto więcej wypije z kielicha. Nie wiem w ogóle, czy zauważyliście, ale zaczęły się pojawiać informacje o tym,
I jeżeli przyjrzycie się danej scenie, to możliwe, że to zauważycie, że tam w pewnym momencie na stole stoi nie kielich, a kubeczek ze Starbucksa. I jest wciąż tam dosyć ciemno, więc trudno rozróżnić konkretne szczegóły, ale wydaje mi się, że może to być prawda. Przy okazji przypominamy sobie, że bohaterowie Gry o Tron są zupełnie jak normalni ludzie, dlatego siedząc na imprezie grają w różne drinking game, które później doprowadzają do bardzo interesującego rozwoju wydarzeń, kiedy gra Tyrion, Brienne i Jaime i zadają sobie różne pytania. To jest tak zwane never have I ever, to znaczy zadajesz komuś pytanie o to, czy kiedyś coś zrobił, a jeżeli to jest prawda, to musi wypić z kielicha. I oczywiście oni bardzo długo w tą grę grają, dopóki nie pada pytanie, to nie jest pytanie, tylko nie pada stwierdzenie wygłoszone przez Tyriona, że Brienne jest dziewicą, na co ona troszeczkę unosi się honorem, oczywiście nie zdradzając, co to tak naprawdę chodzi, i wychodzi. W tym momencie daje kosza Tormundowi, a Jaime powoli rusza za nią. I to, że ta para w końcu się spiknęła w tym odcinku i idą ze sobą do łóżka, to już jest dla mnie totalne fanfikowo. Parę sezonów temu, gdyby ktoś zapytał mnie, czy moja ulubiona potencjalna para, o której wiem, że absolutnie nigdy się nie zejdzie, rzeczywiście się ze sobą zejdzie, powiedziałabym, że to jest absolutnie niemożliwe. Bo to był taki typ postaci, o którym mogliśmy marzyć, że kiedykolwiek będą razem, ale rzeczywiście pisanie im takiego wątku jest dosyć zaskakujące i chociaż uwielbiam obie te postaci, uwielbiam je razem, to nie wierzyłam, że nigdy, że kiedykolwiek do tego dojdzie. Ale scena, kiedy oni się w końcu spotykają w tej sypialni i ma między nimi do czegoś dojść, i jak Jaime jest tak nieporęczny w tym swoim podrywie, że nawet nie potrafi się sam rozebrać i wciąż sugeruje, że jest tutaj zagrożony, gorąco, dlatego musi zdejmować z siebie kolejne warstwy, była absolutnie, totalnie przeurocza. Jestem zakochana w tej scenie i to, że tak właściwie ten wielki kochanek królowej musi dać się rozebrać drugiej kobiecie, bo sam po prostu nie jest w stanie zdjąć z siebie koszuli, jest w tym coś absolutnie, absolutnie uroczego i jak najbardziej im kibicuję, gdyby nie to, że później wiemy, do czego ten wątek cały zmierza. Tylko że tak świat seriali działa, że jak oni się teraz ze sobą przespali, to już jest niemal w 100% pewne, że któryś z nich zginie, o ile nie oboje. Nie licząc tego, że w czasie imprezy Jaime jest kokoblokiem dla Tormunda, to jeszcze Danka jest totalnym party killerem w momencie, kiedy wszyscy się bawią, wszyscy się cieszą, a ona stwierdza, że nagle zacznie dawać Gendremu tytuły, co oczywiście z jej strony jest bardzo politycznie wyważonym i przemyślanym ruchem. W ten sposób zaczyna zbierać sobie lordów, którzy mogliby ją poprzeć w przyszłości, a z punktu widzenia Genrego, tak, jest to całkiem sprawiedliwe i fajne rozwiązanie. Szkoda, że przy okazji wyautowało go przed wszystkimi jako syna Roberta, bo to nie był powszechnie znany fakt. To, co dzieje się później, to znaczy, kiedy Genry próbuje odnaleźć Arię po to, żeby się jej oświadczyć, to wow, to jest bardzo ładna, przemiła scena. Pierwszy raz chyba w ogóle w tym serialu oglądamy prawdziwe, szczere zaręczyny ze strony osoby, która kocha tą drugą osobę. I to jest totalnie zgodne z charakterem Arii, że ona Gendrego odrzuca, nie wyobrażam sobie tutaj innego rozwiązania. Arya nie jest taką postacią pisaną pod to, żeby była czyjąkolwiek żoną, żeby była jakąkolwiek lady na jakimkolwiek zamku, więc jest całkowicie zrozumiałe, że mówi nie. Także impreza imprezą i podczas gdy wszyscy inni się bawią, tam w tle wciąż toczą się już maleńkie polityczne gierki i maleńkie polityczne zagrywki. Tak samo dzieje się w momencie, kiedy do Dany z taką bardzo miażdżącą siłą dociera fakt, że Jon jest uważany przez wszystkich swoich popleczników za kogoś, kto idealnie nadaje się na władcę. To w połączeniu z faktem, o którym jeszcze mało osób wie, że Jon tak naprawdę może być władcą, bo jest Aegonem Targaryenem, sprawia, że Dany troszeczkę unosi się humorkiem, wstaje i wychodzi. Co przeprowadza nas do następnej sceny pomiędzy nią a Jonem, kiedy okazuje się, że świadomość tego, że tak naprawdę mógłbym być królem, troszeczkę tłumi libido, bo Jon, przypominając sobie o tym, że Dany tak naprawdę jest jego ciotką, właściwie nie za bardzo ma ochotę na jakiekolwiek igraszki. I świetnie ta scena pokazuje to, jak Dany potrafi nim manipulować, jak zmusza go do tego, może nie zmusza, ale przekonuje go do tego, że sekret o jego prawdziwej tożsamości powinien tym sekretem pozostać i Jon pod żadnym absolutnie pozorem nie powinien wyjawiać nikomu, kim jest. W
Wciąż w tej jej decyzji jest mnóstwo humanizmu i takiego człowieczeństwa. Widać, że ona naprawdę coś w nim czuje, bo absolutnie każdy inny knujący bohater w tym serialu, mając w zanadrzu taki sekret i wiedząc o tym, że oto stoi przed nim jego główny rywal do tronu, skróciłby go o głowę, nawet nie mrugając okiem. Druga środkowa część odcinka to ta część związana z naradami i wszechobecnymi sekretami. Na naradzie u Starków w Winterfell dowiadujemy się w końcu, ile tak naprawdę wojska straciło to nasze ulubione stronnictwo. Okazuje się, że połowę. Mimo to Danka nie chce czekać z atakiem, mimo że wojsko jest zmęczone i potrzebowałoby odpoczynku i chce ruszać jak najszybciej. Sansa się jej sprzeciwia, co ja rozumiem. Jon przez cały czas po tej ich wspólnej rozmowie próbuje Dance udowodnić, że jest po jej stronie i wspiera ją bez względu na to, co ona sobie głupia wymyśli, więc on obstaje przy tym, żeby również wyruszyć na wojnę jak najszybciej. Później przenosimy się do Bożego Gaju, gdzie siostry Starkówny w końcu namawiają go do tego, żeby porozmawiał z nimi troszeczkę poważniej na temat sytuacji z Dany, której one oczywiście nie ufają. Tutaj Jon postanawia siostrom wyjawić prawdę, na początku wymagając od nich, żeby przysięgły, że absolutnie nikomu nie podadzą tego dalej. Wyobraźmy sobie, jak to się może skończyć. Tak, oczywiście Sansie zajmuje jakieś 5 minut podanie tej informacji dalej do Tyriona. Chociaż nie wiemy, jak właściwie w tym serialu upływa czas, więc równie dobrze mogło upłynąć kilka dni. Niemniej jednak nie zmienia to faktu, że Ned Stark właściwie zginął, zabierając do grobu ten sekret, który dusił w sobie przez całe życie, a jego ukochanej córce zajmuje jakieś parę godzin podanie go dalej. Oczywiście to żart, ja się w tym momencie śmieję, ponieważ z punktu widzenia Sansy polityczna waga takiego sekretu jest na tyle ogromna, że decyzja o tym, aby zdradzić go Tyrionowi z jej strony, jest absolutnie wykalkulowana na zimno. W ciągu paru dni dosłownie najbardziej strzeżony sekret w Winterfell, w całym Westeros, dostaje się do osób, które mogą z niego zrobić jak najlepszy użytek, to znaczy do Tyriona, do Varysa, do Sansy i tak dalej. Później rozmowa Tyriona i Varysa już po wyruszeniu z Winterfell na ten temat jest takim najlepszym kawałkiem klasycznej Gry o Tron, to znaczy mamy tam knucie, mamy tam politykę, mamy tam rozważanie własnego stronnictwa i taką niepewność co do tego, co chcemy zrobić. Varys zawsze był po stronie królestwa. On nie był nigdy do końca wierny Dany. Jakikolwiek Targaryen nie siadłby na tronie, Varys zawsze obstawał przy tym, żeby robić to, co jest dobre dla siedmiu królestw, a nie dla konkretnego władcy. On tam wygłasza bardzo fajne zdanie, że w momencie, kiedy wie o tym osiem osób, to już nie jest sekret, to jest informacja. A informacje trzeba wykorzystywać. Dlatego nie zdziwi mnie absolutnie to, jeżeli on w pewnym momencie od Dany się odwróci. Tutaj pewne pytania i niepewności co do tego, kto pozostanie komu lojalny, leżą bardziej po stronie Tyriona, bo to on z własnej woli postanowił zmienić stronnictwo i zostać jej przybocznym, jej głównym doradcą. A w tym momencie, kiedy obaj razem z Varysem wiedzą o tym, ustalają między sobą, że Jon bardziej nadawałby się na władcę, to przyszłość Dany jako królowej jest niepewna i to jest kolejna rzecz, o której ona jeszcze nie wie, że ją traci. Wierność swoich doradców. Przy czym warto by się chyba zastanowić w tym momencie, czy Jon tak naprawdę rzeczywiście nadaje się na tego lepszego władcę. Ja wiem, że on przez cały serial wiecznie tylko odrzuca te zaszczyty i te tytuły, które jakimś cudem przez zupełny przypadek na niego spadają. Wszyscy twierdzą, że on jest wybitnym dowódcą, że ludzie się do niego garną, a ja odnoszę wrażenie, że to jest tylko coś, co scenarzyści próbują nam wmówić, wkładając w usta różnych postaci pochwały dla Jona, ale tak naprawdę, czy ktoś, kto nie chce być władcą, naprawdę nadaje się tylko z tego powodu na tego konkretnego władcę? Bo nie chce nim być? Powrotem do klimatu starej dobrej Gry o Tron jest również spotkanie Brona z Jaime'em i Tyrionem. To znaczy, to jest scena totalnie durna, ponieważ Bron tam wpada, mówi co ma powiedzieć i wypada. I nic się tam absolutnie nie dzieje. Ale to napięcie i ta taka niepewność, co czeka w tym momencie tych bohaterów, bardzo mi się w tej scenie podobała. Ponieważ Lannisterowie, wydaje się im, że nic im w tym momencie nie grozi, ponieważ, bo są Lannisterami, mogą sypnąć złotem, ale my jako widzowie wiemy, jaki jest Bron i troszeczkę Gra o Tron nauczyła nas tego, że no, nie wiadomo, czego się po niektórych bohaterach spodziewać.
a Bron z tą kuszą w ręce mógł tam ich w każdej chwili pozabijać. I kiedy usłyszałam, że jakiś bohater ginie w tym odcinku, w tej scenie autentycznie byłam przez cały czas przekonana, że on w końcu z tej kuszy strzeli i któregoś z nich zabije. Ale takie dialogi między nimi, to rozwalanie sobie nosów, to handlowanie, przebijanie ofert innych złych ludzi przez Tyriona, było czymś takim, do czego Gra o Tron mnie przyzwyczaiła i tak na chwileczkę dała mi odetchnąć od tych dziwnych wolt fabularnych, które tam później nadchodzą. I przypomniała mi, jak to potrafiło być kiedyś, kiedy oni po prostu siadali wokół stołu i knuli i to było fajne. Wydaje mi się, że z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy uznać, że bardzo wielu bohaterów już się w tym serialu więcej nie spotka. Arya z Ogarem wyruszają na koniach w stronę królewskiej przystani. Tak samo Jon, który zbiera swoje wojska, żeby ruszyć lądem, podczas gdy Daenerys ruszy morzem. W związku z tym żegnają się z Samem, żegnają się z Goździk, która okazuje się, o, tada, przez cały czas była w ciąży. Mina Jona, kiedy to zauważa, jest absolutnie bezcenna. Drugim bardzo, dobra, może nie aż tak emocjonującym pożegnaniem, ale takim, o którym będziemy pamiętać, jest to, że Jon żegna się z Tormundem i żeby obniżyć koszta CGI w tym serialu, oddaje mu ducha, żeby Tormund wziął go za mur ze sobą. Ale płaku, płaku, żegnu, żegnu, wszyscy się pożegnali i w tym momencie zaczyna nam się taki ten fabularny chaos. To jest ten fragment odcinka, w którym wszystko zaczyna się chrzanić i kiedy mnóstwo nielogiczności wychodzi nam tutaj na jaw. No bo dobrze, płynie sobie to wojsko zdane na statkach do Smoczej Skały, żeby tam zaczekać na Jona. Cholera wie, co oni sobie właściwie tam planowali. Doceniam moment, kiedy tak zupełnie bez żadnej zapowiedzi, nagle i w bardzo brutalny sposób Euron zestrzeliwuje smoka Daenerys. To było spoko. To było okej, chociaż wiadomo, i tylko smoka żal. Moim problemem nie jest brutalność tej sceny i to, że ginie zwierzątko. Moim problemem jest to, że gdyby bohaterowie choć trochę pomyśleli, bez żadnego problemu mogliby tej całej sytuacji uniknąć. To znaczy, płynąc całym wojskiem na swojego jedynego wroga, który został ci w całym królestwie, musisz brać pod uwagę to, że po drodze będzie jakaś zasadzka. A smoki potrafią latać bardzo wysoko, jak nam pokazano w ostatnim odcinku. Strzały niekoniecznie. A ta głupia Danka trzyma go zaraz nad wodą, także bez problemu dosięgają go te strzały, a potem, zaraz chwilę po tym, jak ten smok uderza o taflę wody, rzuca się wściekła, żeby tym swoim drugim smokiem nacierać na wrogie wojska. I oczywiście w tym momencie Euron po prostu zapomina, jak się strzela, wystrzeliwują w nią mnóstwo strzałek, stoją truperzy i żadna nie trafia. No, gdzie w tym logika? Gdzie w tym jakiś sens? Poza tym, że, nie wiem, Danka musiała pokazać, że trochę jej odpierdziela, jak traci te swoje dzieci i że zapomina o jakimkolwiek racjonalnym myśleniu. Ale oni by ją zestrzelili. Oni by ją naprawdę zestrzelili. Więc ja nie rozumiem, co tu się w ogóle odegrało. I można nie lubić Cersei, jak na przykład ja i prawdopodobnie większość widzów, jako postać, bo to absolutnie wredna kobieta, w której nie zostało już nic dobrego, poza tym, nie wiem, małym dzieckiem, które się w niej rozwija, ale trzeba przyznać, że w tym swoim rozwoju postaci jest bardzo konsekwentna i tak jak była pizdą, wciąż jest pizdą. Dlatego zbiera niewinnych ludzi w Czerwonej Twierdzy po to, żeby wystawić ich jako mięso armatnie, kiedy Dany zacznie atakować miasto. Przy okazji wykorzystuje swoje słynne zagranie pod tytułem "Wmówię innemu facetowi, że to dziecko, z którym jestem w ciąży, jest jego", które jest oczywiście bardzo efektywne, tak jak było efektywne przy Robercie Baratheonie, i mówi Euronowi, że to dziecko, które ona ewidentnie ma z Jaime'im, jest tak naprawdę jego, na co Euron po prostu euforia, szczęście, euforia, ponieważ mężczyźni w tym świecie nie mają pojęcia, jak funkcjonuje macica. Ale żeby nielogiczności w serialu było mało, dochodzimy do finałowej sceny, w której Dany postanawia postawić Cersei ultimatum. To znaczy mówi, albo się poddasz, albo ja spalę twoje miasto razem ze wszystkimi innymi ludźmi. Ponieważ to była ta strategia, do której namówił ją Tyrion z Varysem, to znaczy nie wybijaj Danka całego miasta, bo chcesz im pokazać, że jesteś lepsza niż Cersei. Tylko że Danka zjawia się pod murami King's Landing z jakąś małą, śmieszną grupką ludzi, wystawia się na otwartym, szczerym polu, wystawia swojego smoka na otwartym, szczerym polu pod murami, na których jest z 15 kuszy, które są w stanie jej tego smoka zabić i sami łucznicy, którzy bez żadnego problemu mogliby wybić całe jej to maleńkie wojsko. I dlaczego Cersei tego nie zrobiła? To będzie dla mnie największą zagadką przez cały czas, bo mogła już to zakończyć w tamtym momencie i to jest takie głupie zagranie ze strony scenarzystów.
ogłupiają swoich bohaterów i nie włożą im do głowy takiej myśli, że hej, to jest durny pomysł, nie róbmy tego, ona nas może zabić. Ogłupiają nie tylko bohaterów, którzy mogliby zginąć, ale ogłupiają też Cersei, której nie przyjdzie do głowy to, żeby rzeczywiście to zrobić. Dlatego zamiast kogokolwiek innego, kto zgodnie z prawami logiki powinien był zginąć w tamtej scenie, to znaczy wszyscy, których lubimy, zabijają tylko jedną biedną Missandei, którą wcześniej Euron porwał po katastrofie statków, kiedy wybił właściwie całą flotę Daenerys z tymi swoimi nowymi kuszami. I trochę Missandei szkoda, ale z drugiej strony jej poświęcenie jedynej aktorki o niebiałym kolorze skóry, jaka została w tym serialu, jej poświęcenie sprawia, że dostajemy bardzo dobre popisy aktorskie u Szarego Robaka, u Daenerys, u której po prostu już widać, jak ta wściekłość wypada jej wręcz oczami. Także to jest jedyny plus tej sceny, ale to, jak oni potraktowali Missandei, nie leży mi to, bo ta postać nie zasługiwała na taki słaby, naprawdę słaby koniec, chociaż można było się go spodziewać, kiedy planowała z Szarym Robakiem wakacje w którymś z poprzednich odcinków. Zresztą to nie jest jedyny moment, w którym ten odcinek troszeczkę zaprzecza temu, co Gra o Tron próbowała robić, jeżeli chodzi o taki empowerment wszystkich kobiecych postaci. Na przykład w momencie na uczcie, kiedy do Ogara przysiada się Sansa, Sansa mówi coś takiego, co wydaje się być nie jej słowami, ale słowami, które Dedeki wsadziły jej w usta, żeby usprawiedliwić się przed całą widownią. Jeżeli śledziliście dyskusję na temat Gry o Tron i wątku Sansy w momencie, kiedy Sansa została wydana za Ramzeja i została zgwałcona, to może pamiętacie, że tam było bardzo dużo rozmów o tym, że to jest niepotrzebna trauma, która służy rozwojowi postaci, który jest niepotrzebny i tak dalej, i tak dalej. I było mnóstwo dyskusji na ten temat. A Sansa w tym momencie mówi, że właśnie to wszystko złe, co ją spotkało, te wszystkie gwałty, w domyśle nie nazywa ich po imieniu, te wszystkie gwałty, to małżeństwo z Ramzejem, to jest to, co właśnie ją ukształtowało i gdyby nie one, to ona nie byłaby w tym momencie sobą. No okej, spoko. Ja rozumiem, co twórcy nam próbują w tym momencie powiedzieć, ale z psychologicznego punktu widzenia tak ogromna trauma nie jest nigdy czymś, za co jakikolwiek człowiek byłby wdzięczny. Dlatego naprawdę już na koniec tego serialu, kiedy mnóstwo ludzi zapomniało o tym, że kiedyś były takie afery z Sansą, mogliby sobie te słowa darować i mogliby ich Sansie do ust nie wkładać. Ale jeżeli mówimy o rozwoju postaci, to bardzo kontrowersyjnym i najbardziej wkurzającym dla wszystkich momentem jest zakończenie wątku Jaime'ego i Brienne. Bo fajnie, zeszli się ze sobą, przez chwilę byli szczęśliwi, Jaime ma z Brienne zostać w Winterfell, ponieważ Brienne przysięgła chronić córki Starków. Tylko, że wątek Jaime'ego i jego toksycznej relacji z Cersei i tego, jak on się z tej relacji wyrwał, zakończył się na koniec poprzedniego sezonu. W momencie, kiedy on od Cersei odchodzi, to jest kropka postawiona w tym wątku. Teraz wracanie do tego i to, że on nagle sobie przypomniał, że powinien Cersei bronić? Ja właściwie nie wiem, o co mu do końca chodzi, bo co on nie zdawał sobie sprawy z tego, że właściwie Cersei jest na straconej pozycji, kiedy wojsko z Winterfell na nią ruszyło? Teraz dopiero do niego dotarło to, że może warto byłoby ruszyć i tam się za nią wstawić? To jest strasznie głupie rozwiązanie, to jest bardzo rozczarowujące rozwiązanie, bo to jest taki character development, rozwinięcie postaci, która po prostu idzie do przodu i mamy ten taki akt odkupienia, to całe kreowanie postaci, która w końcu zostaje jej wybaczone to wszystko, co złe zrobił i on tak idzie, ten wątek jest pięknie rozwijany i nagle tak skręca i zawraca w ogóle do tyłu i wszystko, co się dotychczas stało w tym wątku, zostaje spisane na stracenie. Tak samo sprawienie, że Brienne zamienia się w jakąś łukającą kubkę emocji, podczas gdy wcześniej nigdy nie okazywała takich uczuć publicznie, tylko dlatego, że teraz go kocha tego faceta, on prawdopodobnie kocha też ją, to nie pasuje do tego, jaką kobietą ona wcześniej była. Ona się tak nie rozklejała, tylko dlatego, że facet miałby pojechać prawdopodobnie na pewną śmierć do swojej byłej. To zakończenie jest dla mnie okropnie, okropnie rozczarowujące, bo jak już wielokrotnie powtarzałam, Jaime jest moją ulubioną postacią i on zasługuje na coś więcej. I bardzo dobrze, że w tym odcinku wyszliśmy w końcu z Winterfell i ta fabuła jakoś została pchnięta do przodu, bo musi być, bo zostały tylko dwa odcinki do końca. Niemniej jednak, twórcom wciąż o wiele lepiej wychodzi pisanie takich wyciszonych, emocjonalnych momentów relacji pomiędzy postaciami.
Osobiście najchętniej wzięłabym moich ulubionych bohaterów i zamknęła ich w sali z kominkiem, żeby oni tam siedzieli i gadali aż do finału tego 8. sezonu, bo to po prostu w tym serialu wychodzi najlepiej i ja wiem, że nie jest to możliwe. Ale w momencie, kiedy scenarzyści próbują na siłę popychać tę fabułę do przodu, robią to na tyle pretekstowo i w tak głupi sposób, że bardzo łatwo jest im wytknąć nielogiczności. Więc to jest tutaj zupełnie nieprzemyślane i po prostu szkoda psuć finałowy sezon tego serialu w taki durny sposób, że można by było to rozwiązać naprawdę na tyle lepszych sposobów, gdyby się usiadło i na chwilę o tym pomyślało. Dlatego absolutnie rozumiem ten cały rage, który teraz przetacza się po internecie ludzi, którzy wytykają Grze o Tron wszelkie nielogiczności w tym ostatnim odcinku, bo ja też to robię. Jest to troszeczkę rozczarowujące, że ten ostatni sezon nie wydaje się być aż tak idealny, jak powinien być przy serialu takiego kalibru. Mam nadzieję, że te dwa ostatnie odcinki, które nam jeszcze zostały, będą w jakiś sposób w stanie to podratować. Ale o tym przekonamy się już za tydzień i za dwa tygodnie. A w tym tygodniu z mojej strony byłoby to już wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Jak zwykle zapraszam do śledzenia mnie na Instagramie, Twitterze i Facebooku. A my zobaczymy się już o tej samej porze w przyszłym tygodniu z omówieniem kolejnego odcinka. Dziękuję jeszcze raz, że oglądaliście i do zobaczenia. Cześć!